dzień dobry. Jeszcze z takim mało seksownym głosem, ale zdecydowanie z dużo lepszym samopoczuciem. No, to jeszcze nie jest to, co ja bym tam sobie chciał, wiadomo. Daleka droga, myślę jeszcze, ale już jest na tyle, że idzie dobrze funkcjonować. Bynajmniej tak mi się bynajmniej wydaje, no bo... Cóż mogę powiedzieć, w piątek wieczorem, no to... No zdychałem, że tak brzydko powiem. Całą sobotę również. Dopiero wczoraj dziś tak poczułem taką, wiecie, już moc, energię, już gdybym coś wstał, porobił, nie, ale tam sobie groziłem palcem, mówię, nie, nie wstajesz, leżysz i do końca się tutaj regenerujesz. No a dzisiaj, no z racji, że do pracy, no to już od rana jestem na nogach i cóż mogę powiedzieć, no tak lepiej się czuję, bo dzisiaj to się ogoliłem, bo to wiecie, wczoraj to się w ogóle nie goliłem, także już mi ten zarost przeszkadzał, no bo ja jestem nieprzyzwyczajony, on mnie drażni, jak ja mam troszeczkę dłuższy. No sorry, no ten głos to będzie tak będzie mi jeszcze jeździł tam, ciężko będzie mi, no niestety. Ale to popijemy sobie w ogóle. Mam taką miksturę w dzbanku, dużo cytryny z wodą. No, tak sobie popijałem cały czas i nawet pomagało. Więc tak to, więc dzisiaj jak się wykąpałem, ogoliłem, włosy zrobiłem, od przez te dni też włosy nie robiłem nic. Ja tak czuję się po prostu od razu lepiej, nie? Tak naprawdę w piątek wieczorem to tylko kąpiel, wczoraj wieczorem też tylko kąpiel i tyle. No i oprócz kąpieli to ja nic więcej z sobą nie robiłem. Żadnego tam, wiecie, golenia się, włosów robienia, no nic, nic, totalnie nic. Mam już rozmrożone, słuchajcie, w ramach śniadania truskawki. Tutaj są. Mam też wyciągnięty skier. Proszę bardzo. Będzie, będzie. Dziękuję bardzo. Mam też przygotowane do pracy antybaton. Antybaton, więc no tak do szuflady zajrzałem, patrzę, mam antybatona, no to biorę. Dzisiaj do pracy jedzenia żadnego nie szykuję, bo w lodówce w robocie mam jeszcze zupę. Więc tą taką, wiecie, zamykaną z Lidla, więc tam spokojnie. Data jest do połowy chyba września. Także na spokojnie. Tak mi się, że szkoda tej wody zostawiać. Ja bym sobie może je na nogi wybudował. O, butelka mi się popsuła. Butelka mi się popsuła. No to nic, trzeba się będzie ratować termosem. Kurczaki pieczone, ale dwa termosy? No tak, bo przecież jeszcze kawę do pracy muszę zrobić. O nie! No nie będę brał dwóch termosów. No trudno, no to woda zostanie w domu, a wodę do pracy sobie kupię po drodze i tyle. Nie pomyślałem. No przecież dwa te. No właśnie nie mam żadnej butelki, ani takiego żadnego odpowiedniego, wiecie, kubka na wodę, nie? Żeby brać. No trudno. No zepsuła się. Tak ją lubiłem, bo była idealnie, nie za duża. No trudno. Więc zmieszam sobie jogurt z tym, z truskawkami, żeby już to tutaj ze sobą się przejadło, że tak delikatnie powiem. Będę włosy dobrze ci. No dobrze. Nie miałem też jakoś weny za specjalnie, bo czuję niby tam lekką poprawę, wszystko pięknie, ładnie, ale wiadomo, że jak tam jeszcze te zatoki, te gardło jeszcze tam troszeczkę drażni, to tak jeszcze nie wszystko jest tak, jakby się chciało, nie? No, no to tak wiadomo. Wiadoma sytuacja. W ogóle nie wiem, ile jest temperatury. 14 stopni, tylko to wcale nie za ciepło. Mógłbym rozważyć wziąć nawet jakąś delikatną kurteczkę na bluzę. Ale weź potem z tym wracaj. A w ciągu dnia ile ma być? No 27. No to cieplutko. No to cieplutko. Ale co jak co, tyle co ja wody wypiłem przez ten weekend, to Państwo nie pogadacie, nie pogadacie, naprawdę wody to ja się tyle opiłem ten weekend, dzbanek słuchajcie musiał być non stop pełny, po prostu potąd aż, bo nie nadążał się filtrować czasem, no tak mi się pić chciało, naprawdę nie? Więc, ale dobrze, bo apetytu nadal miałem tak kiepsko i mam do teraz kiepsko,
Tak naprawdę ten jogurt z tymi truskawkami to jest na siłę. Także ten jogurt z truskawkami jest na siłę, tu się przyznaję, ale trudno, zjem, bo jadę dzisiaj trochę w inne miejsce pracować. Więc nie za bardzo wiem, gdzie będę miał tam dostępną kuchnię dla siebie i tak dalej, żeby teraz nabrać pełno rzeczy i tam się dopiero żywić, nie? Tak jak to ostatnio robiłem, że bez śniadań i dopiero w pracy jadłem, nie? No to tam w tamtym moim poprzednim miejscu to ja wiem, gdzie, jak to zorganizować, ale no tutaj, gdzie teraz aktualnie jadę, to nie za bardzo wiem. To nie chcę sobie narobić kłopotu, nie? Ani tam też nikomu innemu. Więc tak to wygląda. Wybyczyłem się. Trochę filmów poglądałem, ale to tak wtedy, kiedy nie spałem, bo dużo mi się spało trochę. Nie powiem. Wyższa konieczność. No, niewiele. I to wszystko zleciało. Ale samo poczucie kiepskie było, naprawdę. Do żartów to było mi daleko. W ogóle nie ten, nie po drodze. No, ja jeszcze też maleńko. No i szczerze się przyznam, że dopiero wczoraj wypiłem pierwszy raz kawę. Jak tak troszeczkę po południu mi się polepszyło, tak tam rozmawiałem z telefon, rozmówca mówi, że też kawę może wypiję. Kurczę, może ja sobie zrobię, spróbuję? Mówię, z drugiej strony tyle czasu nie piję, bo naprawdę przez całą chorobę nie piłem prawie kawy. Tyle co wczoraj. Tak, kawa to w ogóle nic. Nic, a nic. Gdzie mój telefon? No i cóż, dzisiaj te wszystkie dzieciaczki wspaniałe idą do swojego miejsca wypoczynku. Dobra. No i będą miały ciężkie warunki, bo ile dzisiaj jeszcze spoko, to wtorek, środa po 30 stopni. Masakra. Jak ja uwielbiam lato, to już dla mnie to już dawno się powinno skończyć. Już te upały są po prostu... No już są fe. Delikatnie mówiąc, fe. Chociaż do tego kubka nie muszę brać, on jest bezpieczny, to nie będę go w torbę zamykał. On jest naprawdę bezpieczny, więc tutaj jest spoczko. Dobra, może zmienimy teraz miejsce, co ja bym sobie troszeczkę usiadł, już mi się gorąco robi. No, tutaj czuć wygodniej jednak, nie oszukujmy się. W ścianę i tak troszeczkę mi odbija jej powietrze, bo mi się ciepło już robi, już się rano nalatałem, wykąpałem. Tak szczerze powiem, że troszeczkę się ciało ruszyło, to już wiecie, inna temperatura. Dobra, zobaczymy, co tutaj ten mój notes, bo szczerze powiem, że to w ogóle nie zaglądałem, w ogóle wszystko odłożyłem na bok, gdzie nie ma teraz Janusz. Leżysz i odpoczywasz. O, motto na wrzesień. W ogóle zapomniałem o tych cytatach tutaj, bo też są bardzo fajne. Jak się pojawia miesiąc, to tutaj też jest tak, o. Widać fajnie. Jeśli chodzi o wyobraźnię, to istnieje tylko jedna zasada. Co możesz sobie wyobrazić, tego możesz dokonać. No, nie do końca. Co ja sobie mogę wyobrazić, na pewno mogę to dokonać. Chciałbym być prezydentem i zmieniać tę Polskę. No, no już, zostanę prezydentem. Ach, już pomijając ten też żenujący temat. Dobra. Na tydzień mamy napisane tak. Jeśli chcesz odnieść sukces, uczyń wytrwałość twoim najlepszym przyjacielem. No to się zgadza. Często wytrwałość jest pomocna. I na września, w sensie na 2 września, dzień dużego rozmiaru. Ciekawe, o czym tutaj mowa. Kształt naszemu życiu nadaje nie to, co robimy raz na jakiś czas, ale to, co robimy stale. No, może i tak, może i nie. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o notesy. Notesy mam zrobione, to najważniejsze. Kurczę, muszę zaraz wysmarować ręce kremami, bo mam
Skórki mi się porobiły, nie wiem od czego. Żebym jeszcze miotłę trzymał chociaż w ręku, a ja nic w ten weekend nie zrobiłem. Mi się jakieś skórki porobiły. Widzicie, od nic nie robienia też się mogą skórki zrobić. Kurczaki upieczone. Naprawdę. A w ogóle wczoraj, no to wczoraj była powtórka Nie ma mocni. Też obejrzałem, bo no wiecie, Pawlaków to się lubi tam, czy to oglądasz x razy, czy nie. W piątek lecieli. To nawet na Insta wrzuciłem zdjęcie, że lecą właśnie Pawlaki. Wczoraj oglądałem powtórkę i wczoraj obejrzałem sobie też kilka odcinków Dom. Stary, wiecie, taki to chyba serial to jest, nie? No bo to serial, no bo to... Także ja lubię Dom. Bardzo fajny taki, pokazujący starą Warszawę i wszystko taką, wiecie, no zniszczoną często, no... To wszystko się tam dzieje, nie? No to trzeba obejrzeć, żeby ten... No uwielbiam. Uwielbiam tak, że było oglądane. Oczywiście zdarzyło mi się wczoraj trochę przysnąć i na tym. Bo to było takie na takiej zasadzie, że mi po prostu odcinało do spania samo, więc... No nie wzbraniałem się zbytnio, bo to też o to chodziło, nie? Żeby się wyspać. I żeby to wszystko z ciebie zeszło. Dzisiaj tak mam zadanie. Wrócę, muszę zmienić pościel. Chociaż była zmieniana w piątek. Ale no ja to wiecie. Jak się tu wyleżałem, to nie ma opcji, żebym dzisiaj się w nią położył. No i kołdry będę chciał do pralki wrzucić, poduszki, więc zobaczę, czy uda mi się to wszystko dzisiaj zrobić. Chociaż żebym te kołdry zdążył, no bo kołdra to się będzie długo prała. Ona ciężka, duża. Trzeba włączyć się na więcej stopni, na troszeczkę dłuższy program, żeby to miało tam możliwość się wymiętolić, tak? No, jak mi się uda wrzucić ją do tej pralki, bo w sumie to nie wiem. Bo ona jest całkiem nowa, ja ją przecież niedawno kupowałem. To nie było sensu jej prania. A teraz trzeba. Nie wiem, czy ją prałem, czy nie. Może prałem, już nie pamiętam. Nie wiem, no dzisiaj się przekonam. Jak się zmieści do tej pralki od góry otwieranej, to będzie sukces. Jak się nie zmieści, to będzie dramat. To będzie dramat. Dobra, dziubaski, idę zjeść to śniadanie, które na mnie czeka. I niebawem wychodzić. Life is brutal. No nie ma, że boli, co ja wam powiem. Jadę do roboty, wrócę, mam nadzieję, że wrócę w dobrych siłach, że nic się nie pokierniczy tam po drodze, wiecie, bo może być tak, że teraz się czuję w miarę dobrze, a wiecie, pójdę się troszeczkę tam wyforsuję i wrócę i będzie źle. Więc liczę na to, że się zobaczymy po powrocie z pracy, tak? Także w razie co, to do zobaczenia. No hello, dobrze mi się trochę nawet poprawiło, bo dzisiaj widzę, że będę do późna siedział i prał. Tutaj mam podzielone na dużą poduszkę i małą poduszkę, to będzie jedno pranie. Druga poduszka i druga mała poduszka, to będzie drugie pranie. To będzie miało jakiś sens. Teraz już się pierze kołdra. Także zobaczymy. Czekajcie, chcę coś zobaczyć. O, jeszcze zwiększę temperaturę. O tak. Zapomniałem zwiększyć temperaturę na tę bardzo wysoką, żeby się ta kołdra tam, wiecie, dobrze wytentegowała. Co miałem powiedzieć? A, no i na długo włączyłem, więc... No, żeby to miało tak czas się, wiecie, wybrać. Ale w sumie ładnie się zmieściła, tak? Troszeczkę strachałem się, że mówię, a może się nie zmieści, czy coś? Nie, bardzo ładnie się zmieściła, więc jestem zadowolony. Także to tutaj mam posegregowane na kolejne prania. I nawet nie wiem, czy dzisiaj sobie nie zrobię tego zaległego odkurzania i mycia podłóg, bo w sumie nie było. Przez chorobę nie było. Więc można by to było dzisiaj ogarnąć. W sumie jest na to czas. Bo i tak tutaj się musi prać, więc ja na razie na jakiś fantastyczny, spokojny wieczór się nie szykuję. Co prawda głodny jestem, ale wiem, że jak usiądę, zjem, to już potem nic nie zrobię. Także może najpierw się przemęczę, zrobię co mam zrobić, a potem się dopiero na spokojnie jakąś kolacyjkę ogarnię. A na razie póki co, zanim jeszcze coś zjem, to sobie popijam wodę z cytryną. Bardzo dobry produkt, polecam. Chlupnim buśniem. I wiecie co, strzelę małą kawę. Strzelę, mimo już takie dość późnawie godziny, to strzelę, ale potrzebuję tej energii, tej wytrwałości, żeby wytrwać, wiecie, do tego końca prania tam. Znaczy, nie muszę cisnąć, no, mogę dzisiaj wyprać kołdrę i na przykład jedną poduszkę... Zaraz, moment.
Dziękuję. Mogę wyprać dzisiaj po prostu po kołdrze jeszcze jedną poduszkę i tą małą poduszkę Jaśka w sensie razem, a kolejny komplet jutro włączyć. To nie jest tak powiedziane, wiecie, ja dzisiaj mam pościeloną pościel, taką mam zapasową, czyściutką, z szafy wyciągniętą, więc tam się nie martwię, że tam wiecie, że ja nie mam pod czym spać, nie? To nie jest tak, że ja to muszę dzisiaj wyprać, bo na jutro już musi być suche, bo ja nie mam pod czym spać. Nie, nie. Tam tragedii nie ma, spokojnie. Ale ja nie lubię mieć takich zaległości, więc jak mogę mieć to już ubrane teraz, to fajnie by było i z głowy. O. No i tak to. Która godzina? No godzina taka niefajna. Godzina niefajna, ale trudna. Także karczanek sobie strzelę. Jutro w ogóle muszę termos umyć. Jutro zamiast kawy będę brał wodę. Także muszę dobrze wymyć ten kubek. Jakoś mi dzisiaj ta kawa nie wchodziła w pracę. Tak piłem, bo było mi szkoda wyrzucić, ale tak ogólnie rzecz biorąc to bardziej mi się wody chciało, nie? Więc ogólnie rzecz biorąc dzisiaj dużo wypiłem. To jest naprawdę majstersztyk, majstersztyk. Na co dzień zazwyczaj tyle nie piję wody, żeby nie było. No. No, Heluś, dziękuję, dziękuję. Tak, tak. Bardzo ładnie. Dalej, bo tu moje ziomki czekają na kawczana. No, także ziomale moje, kawczanów z wami. Taki kawczanu wieczorny. O, w ogóle mam ochotę na gorzką czekoladę, a nie mam w domu. Serio. Dawno za mną chodziła gorzka czekolada. Miałem kupić i zapomniałem. Dobra, nadrobi się, nie ma co. Dobra, wiecie co? Kończę, idę troszeczkę tam, bo ogarniam tego całego majdanu, który muszę ogarnąć. No i na spokojnie się odezwę tam za jakiś czas. Łączymy się w kuchni. Nie przejmujcie się tam wiszącymi ścierkami, ale było wszechobecne sprzątanie, więc no co mogę powiedzieć? Kurczę, gdzieś mi wcięło szklankę z wodą, a tak mi się znowu pić chce. Jejku, naprawdę, powiem szczerze, że przy tym przeziębieniu to mi się tak pić chce, jakbym co najmniej, nie wiem, kaca miał. Chociaż ja kaca to od lat nie miałem, ale dobra. Coś niesamowitego. Sam siebie po prostu nie poznaję w tym momencie, że mi się tak pić chce. A wczoraj ile wypiłem? To po prostu jakaś machina ochoty na picie się taka powłączała. Ja nie wiem czemu, skąd się to wzięło. Słuchajcie, ja tutaj po ogarnięciu, że tak powiem, wszystkiego. Tam jeszcze w ogóle kołdra tu się pierze, to jeszcze się idzie prawa i prawa. Joanna to przedłuża chyba specjalnie. Nie no, jest wyparzanie, więc wiecie. Byłem na małych zakupach. Z moją torbunią, z pandą. Ha! Słuchajcie. Tak, daje torbunia. Nieduża, bo nieduże zakupy i tak dalej. To są zakupy takie na tu i na teraz. Bardzo się cieszę, że mam Lewiatana bardzo blisko, bo tak jak mówiłem, to jest dla mnie bardzo mega ułatwienie życia. Tak jak dzisiaj, wiecie, bo ja już gdzieś tam wróciłem do swoich stanów, można powiedzieć, chociaż tak nie do końca. Zwłaszcza głos i zatoki. Ale już ten dzień dał mi popalić dzisiaj, więc już nie chcę mi się gdzie latać, żadne Biedronki, Lidle, te molochy wielkie dzisiaj jeszcze latać, nie. Nie. Januszek nie chce. Więc mam na szczęście Lewiatanka, a z Lewiatanka najmniej pożywne, najfajniejsze peguski. Lewiatanowe. Oczywiście pewnie są tak samo dobre jak te biedronkowe, czy te lidlowe. Nie ma o czym mówić. Na pewno fajna sprawa. Butelka wody pod kątem pracy. Taka, można powiedzieć, idealna. Bo jest pojemna,
ale wygodna butelka, wiecie o co chodzi, więc no, mówię, w sam raz. Mówię, z racji, że dzisiaj też w sumie dużo nie zjadłem w pracy, bo jakoś tak nie było na to czasu, ani też w ogóle nie mam jakoś ochoty. Natomiast naszła mi dziwna ochota na wieczór, na jedzonko. No ale dobra. Mówię, zrobię sobie. I to ma nawet zaraz zrobię, żeby zdążyło przejść z smakami. A tu chodzi o zrobienie pomidora, ogórka kiszonego i cebuli. Nie wiem, czy u was kiedyś taką sałatkę robili. U mnie się taką sałatkę kiedyś robiło. Ja ją bardzo dobrze wspominam. I mi się właśnie teraz przypomniała. Nie wiem, jak ktoś mnie obserwuje x czasu, to na pewno wyłapał gdzieś takie rzeczy, że ja przy chorobie często mi się przypominają smaki gdzieś tam właśnie z młodzieńczych lat. I takie sobie cudowianki robię, nie? Chleb w jajku czy coś tam, nie? Właśnie przy chorobie. Ja nie wiem czemu. To tak jakoś... No, nie wiem. Ogóreczek, no pięknie. Pachnie, no niam, niam. Cebulę wziąłem tylko jedną, bo wiecie, ostatnio mam taką awarię z cebulami, że je przekrajowuję na pół, a tam one są w środku zgniłe, zepsute, więc nie wiem o co kaman, coś jest na rzeczy. I dwa pomidory malinowe wziąłem, dzisiaj były w dobrej cenie w Lewiatanie. I to były w cenie, można powiedzieć, takiej samej, jak kupuje się w Biedronce czy w Lidlu. Więc widzicie, udało się kupić tanio, a nie musiałem w tym molochu być. No i tutaj z racji, że ja w ogóle tu u nas, to się czuję jak w domu. Te panie zawsze od wejścia z daleka dzień dobry ci powiedzą, po prostu zawsze są sympatyczne. Bardzo dobrze się tutaj czuję, więc wiecie, no to tym bardziej jest mi fajnie. I pani dzisiaj świeżo wypieczone bułeczki dała, jeszcze są mega gorące. Wypiekała i mówi tak patrzone na tych tackach, nie? Tak mówi, no chce pan te bułki? Ja mówię, chcę. Ale no gorące. Ja mówię, no wiem, że gorące chcę. Więc mówię, chcę, no. Wziąłem. I do tego kiełbasa na ciepło, bo ja tak powiedziałem o tej surówce, takie tam surówce, sałatce, która jak tam pani nie chce, to zwie. Pomidor, cebula, ogórek kiszony, ale na ciepło kiełbaskę, do tego i bułeczkę. Herbatka. I słuchajcie, Janusz to jest zadowolony wtedy. O, po zakupach. Ta-da! Po zakupach, więc zaraz poczynię tutaj tę sałatkę. Potem pójdę się na spokojnie kąpać, bo tam Joanna teraz zanim będzie 3 czy 4 płukania musi zrobić. To się zejdzie. Potem i tak jeszcze robię zawsze dodatkowe wirowanie, żeby bardziej odessać te mokre tkaniny, żeby szybciej schły. To się jeszcze zejdzie tam. To ja zdążę się wykąpać 10 razy i poogarniać. To wiecie, tak? Także teraz kroję sobie tylko już te na sałatkę, żeby to wszystko sobą przeszło i kolacja będzie po prostu jak marzenie. O, tak to wygląda. Czyli ogórek, cebula i pomidor. Oczywiście tutaj można dać sól i pieprz, u mnie zawsze dawali, ale ja dzisiaj nie mam ochoty na sól i pieprz. Więc będzie bez. Tak tam się gotuje woda, bo będzie herbata zalewana. Akurat sobie przestygnie. Tutaj te warzywka sobie troszeczkę przejdą. A potem dopiero się zrobi kiełbaskę, bułeczkę i wiecie, no kolacja. Jak znalazł, cóż mi tutaj mówić. Dobra, dziubaski, żegnam się z wami ciepło, bo to już koniec dnia, późno już i w ogóle nie ma o czym mówić. Jutro mam znowu pobudka, a zalejemy sobie jeszcze herbaty. Tak do połowy, niech się moczy, potem się doleje ewentualnie chłodnej wody. Bo to wiecie, jakoś nie mam ochoty na mocno gorącą herbatę. No, ale na ten moment tyle wystarczy. Dobra, także z pozycji, no, dla mnie tej pyszności żegnam się ciepło. No i mam nadzieję, że odezwę się jutro, no. Czas pokaże, tak? Bo nie wiem, co będzie jutro. Do zobaczyska. Pa!